Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam na kolejny odcinek z serii Let's Play dla Colonela Pro. Dzisiaj będziemy kontynuować pracę, żeby nawieźć w końcu to pole tam nieudane. I co? Pierwszą rzeczą, którą będę musiał ogarnąć, to uzupełnić tam w niektórych miejscach jedzenie trzeba i rzeczy. Produkcję. Trzeba ogarnąć rzeczy takie jak... tutaj tego nie ma. Tu wszystko w porządku jest. Tu tak. Tu też działa. Wszystko tu działa. Tu też działa. Tu też działa. No, te nasiona tam było trzeba dowieść. Fajnie by było to ogarnąć w końcu. Tutaj, ok. Tu trzeba wodę uzupełnić, obornik, mleko ewentualnie dolać. Tutaj już trzeba płynny nawóz dostarczyć. A tutaj słomę trzeba dostarczyć. A tutaj jest ok. Dobra. Okidoki. Więc najpierw, zrobimy tak, płyn sobie tam dolejemy. A do tego płynu to potrzebna mi jest cysterna, ale ja sobie to małą pick-upem to zrobię. Kurczę, nasz jest drugi. Jak tam sprawę? Aha, ja muszę tam węża zwinąć. Rozwinąć go tutaj i dopiero nawieźć pole. Okej, taki jest plan. Dobra. Po kolei wszystko bez paniki. Ogarniemy to na spokojnie. Także trochę roboty będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś szybko ogarnąć w miarę. Zaraz jak tam pojadę, to bym też mógł wziąć po drodze ten paletę. A, bo nie chcę mi się na razie. Dobra, zostawiłem ten. Nie mam czasu teraz wszystkiego naraz ogarniać. Wezmę sobie ten płyn, który tam niepotrzebnie kupiłem na sklepie. Dupa, nie wezmę, bo jest zamknięty jeszcze. No dobrze. Dobra, w takim razie to muszę zostawić tutaj. Muszę wziąć traktor. I przewieźć słomę w takim układzie. No, tylko tyle na razie będę mógł zrobić. No i ewentualnie, jak to się mówi, tam tego węża złożyć, zwinąć. Dobra, można śmigać. Także ten... Słomę przewiozę, zwinę węża, później płynę uzupełniam, tam mleko jeszcze, no, także trochę roboty jest, więc przyspieszamy. I'm making a new plan, rearranging my life, and I
your seat clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the patient lasts. If you can move on and pass the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Thank you.
Jestem pod wrażeniem. Fajna sprawa, udało się to ogarnąć w końcu. Jeszcze tylko muszę sprawdzić, czy... Nie. Na razie dzień dzisiejszy wystarczy tego nawożenia tutaj. Ja myślę, że będzie można spokojnie teraz podłączać sprzęty. Poschować je. Bo no czas już dobiega końca, no też dzień się kończy. Trochę mi to zajęło, ogarnięcie tej sprawy całej, żeby to zrobić. No i jeszcze muszę zasiać muszę jeszcze tutaj pole. Niepotrzebnie tyle węża kupiłem, no, ale nie wiedziałem, ile będę potrzebował, więc jest jak jest. Muszę to teraz pozwijać ładnie, żeby to miało ręce i nogi. No i co? I myślę, że chyba jutrzejszy dzień będzie poświęcony na sianiu. Zaraz zobaczę, jak wygląda jeszcze kalendarz. Czy to się da jeszcze ogarnąć? Pewnie. Jutro ostatni dzień na siew. Także zasiejemy jutro tutaj jęczmień. Myślę, że będzie to fajnie grało i zadziała to wszystko. No, początki są zawsze najgorsze, jak człowiek się uczy. Już następnym razem będę wiedział, jak co robić, no będzie to szybciej. Nie wiem, czy może jutro, czy któryś dzień, może łąkę uda mi się jeszcze nawieść. No zaraz, jak to ma być? Zmiany nawijanie. Podłączapie wąż. Dobra. Okej. Tak. Czemu jest odłącz? Czemu nie zwija? Jejku, to jest ciężko do ogarnięcia to. Tu podłącz, to odłącz. Czemu nie chce się to nawijać? No i to takie właśnie problemy jest, który niby tutaj jest proste, bo on pisze odłącz, a najpierw musisz odłączyć, żeby nawijać. A, chyba już wiem, o co chodzi, zaraz. Dobra. Może chodzi o to, że jest podłączony do tego żółtego. I nie można go nawijać. Chyba o to chodzi. Zaraz powinien to włączyć. Chyba nic innego do głowy nie przychodzi, że to nie działa. O. Dobra. Teraz zobaczymy, teraz powinno działać, chyba nie? Zacznijmy na początku wężowego, bo jest na polu i trzeba go złożyć. O. I troszeczkę jeszcze nauki mi zostało z tym, żeby to przyswoić wszystko. No ale to. Próby
próbami błędów. No, teraz jednak to było to. Metodą prób i błędów człowiek dochodzi do perfekcji. Więc uczymy się, aby później nie popełniać błędów, tak? No, pięknie się to zwija. Dobra, ja tak się zastanawiam, co jeszcze potrzebuję tam z organizacyjnych rzeczy. Aha, miałem przewieźć jeszcze ten płyn do jednej szklarni, gdzie jest kawa. Nawóz płynny, bo to, co miałem kupione, wystarczyło mi tylko na 3 szklarnie, a czwarta jeszcze, nie, na 2 szklarnie, przepraszam. A na trzeciej nie wystarczyło już, także muszę wziąć jeszcze kupić, zawieźć to też, żeby było. Nie wiem, tam zwierzęta, nie wiem jak ze świnkami, bo tam świnki też widziałem, próbowały już też jedzenia. Także myślę, że jutrzejszy dzień trzeba będzie ogarnąć z tymi właśnie rzeczami zwierzątka, a później do ogródków trochę rzeczy porzucać. Trochę rzeczy, no tam głównie chodzi o te nasiona, nie? No i pięknie, to się już zwinęło, teraz trzeba będzie pewnie to odłączyć. O. I teraz tutaj podłączymy sobie tego węża. Powinien się już zwijać normalnie, bezproblemowo. No, działa. Jednak o to chodziło, że muszą być rozłączone, nie mogą być połączone, bo inaczej się nie będę nawijać. Dobra. Pięknie idzie. Tak w ogóle dzisiaj z tej pracy miałem trochę. Nie zapomniałem patrzeć, co tam w promocji jeszcze dzisiaj jest. Ale nic ciekawego, to jest jakaś przyczepa do ziemniaków, więc o, tą przyczepę ja to muszę odłożyć gdzieś. Ona mi będzie przeszkadzać tutaj. Może się przyda na coś innego. W sumie z drugiej strony, a chyba nie była taka droga. Ja tak się zastanawiam, czy to w ogóle trzymać, czy to sprzedać. Ale myślę, że chyba wezmę to. Zostawię na razie. Miejsca jeszcze jest dość, nie narzekam na brak miejsca. Więc nie powinno być problemu to gdzieś usadowić. No te węże już powoli są zwinięte. Kurczę, jestem też pod wrażeniem, że tego płynu mi starczyło. Że nie musiałem do tego, do biogazowni lecieć po płyn. Ile tam w ogóle jeszcze tego płynu jest? 55%? Pół zbiornika? Nie, to już pusty już prawie. Dobra, to już mamy ogarnięte, pozwijane, czyli można schować cały sprzęcior gdzieś. Ja się zastanawiam, a tutaj to pochowiamy. O, przyczepa ładnie stoi. Dobra.
jedno, to drugie i trzecie. To są dwie rzeczy tutaj z tyłu. Jak widać na załączonym rysunku. To już nie będę potrzebował tego okienka, więc mogę to wyłączyć, bo mnie to troszeczkę irytuje. Dobra. Aha, teraz tak. To muszę otworzyć. Tak. To. Nie to. Tak. Nie można teraz odłączyć. Dobra. Nie to. No zaraz, sobie. Nie to. O, weź się. Co to rozkładasz? Nie wiem, kiedy to jest normalnie. To nie odłącz. Czemu to się coś rozkłada? Nie można odłączyć podczas składania. Serio? Aż tak długo to musiało trwać. Masakra. Nie. Dobra. Jeden temat ogarnięty. Traktor może iść na spoczynek. Dobra, ja myślę, że chyba z tego miejsca się z wami pożegnam, ponieważ ja muszę dokończyć to chowanie tego sprzętu. Zawsze jeszcze ten płyn muszę tam. Także takie bardziej organizacyjne rzeczy do zrobienia jeszcze mam. A zrobię to już po zanagrywaniu, żeby już nie męczyć tego materiału do końca w ten sposób. Także dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco. Zapraszam na kolejny odcinek. Będzie wielkie sianie jęczmienia. Na razie. Cześć.